Asia Kobut czuje się winna, że przez nią jej koleżanka straciła szansę u Marka i chce to naprawić. Jest pewna, że jeśli podstępem zmusi Basię i Marka do tego, żeby spędzili ze sobą trochę czasu, to chłopak przekona się, że Basia jest idealną dziewczyną dla niego. Ma plan, jak to zrobić. Nie, dziewczyna nie mówiła, czemu chce mnie widzieć? Nie mówiła, ale jestem w tej sali. Okej. Co ty tutaj robisz? Turczyn chciała mnie widzieć. No nie, ze mną miała pogadać. Aśka, co ty znowu robisz? Daję wam szansę, żebyście się polubili. Pa! Aśka, Aśka! Aśka, otwórz te drzwi! Zabiję cię, obiecuję! Aśka! Wypuść nas stąd, natychmiast! Otwórz te drzwi! Aśka! Ej, ale to jest serio dobry pomysł. Ja się już teraz w ogóle boję otwierać te drzwi. Zostaw, to nic nie da. Basia i Marek są wściekli na koleżanki z klasy, które podstępem zamknęły ich w sali. A nasza klasa przychodzi dopiero na 3 godzinę. To super, siedzimy tutaj do przerwy. Przynajmniej nas w piwnicy nie zamknęły. Ciebie to bawi? Nie, ale szukam pozytywów. Dzięki. Tak w ogóle to wiesz, ja nie miałam nic wspólnego z tą sprawą w parku. Spoko, durnym pomysłem było szukać dziewczyny w internecie. Ja tak nie sądzę. Nie? Nie, bo czasem trudno jest przed kimś się otworzyć w realu. W necie wszystko jest prostsze. No, w sumie masz rację. Słuchaj, skoro mamy trochę czasu, to może pouczymy się angielskiego, co? Jasne, to znaczy super. No dobra, to weźmy sobie jakiś tekst, którego jeszcze nie mieliśmy. Wiedziałam, że jeżeli Marek i Baśka będą musieli gadać, to między nimi zaiskrzy. A teraz będą mi wdzięczni do końca życia. Super! Okej, so when did that happen? Gimnazjaliści uwięzieni przez Asię świetnie się dogadują. Do Marka dociera, że Basia bardzo mu się podoba. Masz śliczne oczy. Marek, co wy tutaj robicie? Bo my ćwiczyliśmy czytanie ze zrozumieniem. Przy zamkniętych drzwiach? Bo ktoś nas przypadkiem zamknął, ale wszystko w porządku, naprawdę. Aha. Ja muszę już iść. No dobrze. Basia, zaczekaj! Jak? Fajnie było? Fajnie, ale już się skończyłam. No to jak fajnie, to się z nim umów. Marek się nigdy nie zgodzi. To najfajniejszy chłopak, jakiego poznałam. Ale przez wasze wszystkie akcje on sądzi, że każda dziewczyna jest świrnięta. Ej, no chyba nie jest aż tak źle. Wcale tak nie myślę. Nie? Nie, jesteś bardzo fajna. Mówiłam. Tylko nie rozumiem, dlaczego zadajesz się z tymi wariatkami. Bo my jesteśmy fajnymi wariatkami. Okej, a teraz spadamy. Serio, sądzisz, że jestem fajna? Najfajniejsza dziewczyna, jaką znam. Może chciałabyś gdzieś po szkole pójść? Chętnie. To do zobaczenia. A, to jest takie super. Świetnie. Super. Ale się cieszę. Uwierz mi, że ja bardziej. Nie sądziłam, że dzisiaj ci to powiem, ale dziękuję. Tylko zastanawia mnie, jak twój pokręcony plan zadziałał. Bo w tym szaleństwie jest metoda. Większość moich koleżanek ze szkoły to po prostu świruski, ale Baśka jest najcudowniejszą dziewczyną, jaką znam. I strasznie się cieszę, że wreszcie to zauważyłem. Rano myślałam, że zabijaś, a teraz mam ochotę ją ucałować. A Marek jest cudowny, zakochałam się w nim jak głupia.